4. Hej ludzie, Mejo z tej strony, witam w nowym odcinku z naszej serii Towarzysz Mejo z Europy Universalis 4 z DLC Kozacy. Także poprzednio zaczęliśmy wojnę z Litwą. Dzisiaj ją skończymy i jak zwykle zaczynam nagrywać, więc leci PDX Mas Karol. Dobra. Odpauzujmy i zobaczmy. Tu widzę już... A to jest armia od Pskowa jeszcze, którą poprzednim razem, którego w poprzednim odcinku wchłonęliśmy. O, ktoś już nie może być naszym rywalem, tylko nie przeczytałem kto. Bukara najprawdopodobniej. Ta. Okej. Okay. Nawracajcie, nawracajcie. Już zostały tylko trzy prowincje do nawrócenia. Po wojnie z Litwą będzie ich trochę więcej, ale katolicyzm jest o wiele łatwiejszy do nawracania. Bo nie ma minus 2 za to do siły misjonarza za to, że po prostu jest religią sunnicką, tak jak sunizm. Na jakich modach gram? Nie wiem, czy to będzie widać. A, widać na streamie. Warsztat. Tak, jak zwykle. Ten błąd. Dopiero za drugim razem wczytuję. Czasami w ogóle. Obserwowane produkty. Dawaj, wczytuj. Więc jest tak. TBARW. To jest podstawowy mod. I to jest... gdzie to jest? Thick Borders and Recolored Water, wersja 1.3. I do tego mam Transparent Political Map Mode, że na politycznej mapie widać góry, lasy i takie wszystkie inne te części mapy geograficznej. Plus mam właśnie White Font, że wszystkie napisy są na biało, ciemniejszą wodę i wygląd interfejsu, czyli to, że flaga jest kwadratowa. I tu widzę, że się zbugował trochę ten interfejs, bo wszystko powinno być w takich kwadratach, a tylko Power Projection jest w tym kwadracie. Więc co, któryś z modu się jeszcze gryzie, widzę z tym. Najprawdopodobniej GFX Overhaul, więc będę musiał to zmienić. Ale dobra. Dość gadania o modach, jakie używam, a więcej grania. No, podbijajcie Zematię. W międzyczasie wy się przesuwajcie trochę. O, wy możecie już iść podbijać ten fort. O Boże. Przepraszam. Okej. Okay. Mogłeś na mnie poczekać, Szwecjo. Ale dobra, nic. Będziemy tam za 10 dni. Chyba, że wygrasz tą bitwę. Okej. Okay. Gdybyś na mnie poczekał, mielibyśmy szansę rozbić jego armię. Ale spróbujmy go gonić. Najprawdopodobniej wycofuje się do Talians. A, jego flota od... znaczy moja flota, którą wzięliśmy... bo ja mam flotę! Flota Pskowa, którą przejęliśmy, gdy go anektowaliśmy, nie pozwoliła mu się wycofać, więc jego armia została rozbita po prostu. Ta armia jakimś cudem się wycofuje. Czy ja chcę zachować tą flotę? Dwa statki kupieckie, jedna galera, trzy transportowce. I któreś statki wymagają ulepszenia, więc zadokujemy. Jaki ja mam limit floty? 16. No dobra, to zbudujemy parę statków. Trochę galer by się przydało. Filipini tacy słabi. U ciebie zazwyczaj mają lepszą technologię niż Polska. A, podbiliśmy Zaporozję, okej. Okay. Co my tu mamy? Partia Authority. A, spoko. Okej.
pozwolimy im podbić ten fort, a my się zajmiemy Saremą. Mamy 1000 kasy. Może coś się by dało tu zbudować ciekawego. Coś, co by nam przyniosło zysk. I może jakąś manufakturę? 0,14. 0,25. Okej, okay, tu. Manufaktury są przydatne. Znowu petardy koło domu. No dziwisz się, jutro Sylwester. Okej. Okay. Podbiliśmy Bratysławę. Dokończ... O! Azów i Tyn. Litwa też Krymem się zajęła, widzę. Okej, okay, wy się wróćcie. I trzeba się zająć tą armią. O. Wy się nimi zajmiecie. O! Czechy zmusiły Polskę do wypuszczenia zakonu krzyżackiego. Okej. Okay. Dobra, jaki to jest wszystkie nasze claimy, czyli to, 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 to i to, plus wszystko tu. I 65%, ale Litwa jest naszym rywalem, prawda? No właśnie, więc ja bym chciał humiliację, czy tam oczernienie, więc będziemy musieli zrezygnować z Saraj w takim razie. Okej. Okay. Mejos, poleciłem ci wtedy Portugalię, dobrze się nią kolizuje, ale jesteś w Unii Personalnej pod Kastylią i masz mały problem. No wiesz, jak... Jeżeli wyświetla ci się informacja, że jesteś zagrożony we wpadnięcie w Unię Personalną, to najlepsze, co możesz zrobić, to wypowiedzieć wojnę. Bo kiedy jesteś w trakcie wojny, nie możesz wpaść w Unię Personalną. Jedyne co, może ci się zmienić dynastia na tą, w której, na tą od tego kraju, pod którego byś był Unią Personalną. Co jest przydatne, bo wtedy ty możesz poczekać, że oni będą mieli władcę ze słabym roszczeniem do tronu i wziąć ich jako Unię Personalną. Teraz ci zostało tylko szukać kogoś, kto wesprzeć je w wojnie o niepodległość. Miałeś pokój z murzynami? Ale wystarczyło, żebyś wypowiedział jakąkolwiek wojnę. O cokolwiek. Sfabrykować roszczenie na czymkolwiek. Na Francji albo na kimś. Wypowiedzieć wojnę, żeby wypowiedzieć wojnę. No. Merkantylizm. The fuck? Czyżby telefon się podłączył? Aż to sprawdzę. Ta. Dopiero zajarzył, że został podłączony do prądu. Tak dawno nie jadł. Dobra, wy już w sumie możecie się wrócić. Wy się zajmijcie tą konnicą. Wy się zajmijcie resztką jego armii i będziemy kończyć tę wojnę chyba. Następni będą Livonian Order i Riga. No i później przyjdzie czas na Szwecję, na Skandynawię ogólnie. Zacznijmy już fabrykować klejmy na Livonian Order. Może jakieś sojusze ze Szwecją, z Rygą. Z Rygą spoko. Tak sobie myślę, czy nie wypowiedzieć tej wojny teraz, póki Szwecja jest w wojnie z nami i z Litwą. Chyba tak zrobię, bo wtedy Szwecja nie będzie mogła go bronić. Więc zróbcie tego claima szybciutko i mamy... Możemy podnieść poziom. A, skończyliśmy już ideę. Okej, okay, nowe armaty. Ulala. Lader. Skórzane armaty. Mejos, pokaż na chwilę całość swojego kraju. Chcę go porównać z twoją rozgrywką, okej? Okay? Proszę bardzo.
Węgry cię wspierają, Polska oraz Turcy mogą mnie wspierać. No to bierz wszystko, kogo możesz. Im więcej będziesz mieć osób, które cię wesprą, tym łatwiej będzie ci się uwolnić. Rozbierałem na ogród w kilka wojen, bo bawiłem się w rozbieranie trochę Nogaju, trochę Złotej Ordy, a nie skupiłem się po prostu na samym Nowogrodzie. Plus Nowogród zawiązał sojusz ze Szwecją, nie wiem jakim cudem, co spowodowało, że ja nie chciałem atakować Nowogrodu, żeby nie zerwać mojego sojuszu ze Szwecją. Jesteś w 1600 i masz to, co ja, nawet więcej. Wiesz, ja się też staram nie przekraczać agresywnej ekspansji, bo nie lubię się bawić z koalicjami. Ale każdy gra jak lubi, prawda? Boże. Ta trasa, dobra, to już pójdźcie tu. Wyjdziecie tu. O, jak słodko. Próbujesz nawracać? A nie, próbujesz rekrutować. Złapcie go. Okej, okay, ostatni fort padł. Teraz tylko kwestia podbicia reszty ziem. Was już weźmiemy tu i zaczniemy rozbudowywać tą armię. 6-2-2. My mamy 12-7-7, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, jak będzie z naszą ekonomią. Za chwilę wypowiesz wojnę i odzyskasz swoje etniczne ziemie, czyli Sewile. No, spoko. Dotykam kabla i on się wypina i wpina z powrotem do USB-ka. Sorry za te dźwięki. Oda. A ty się skąd tu wziąłeś? Zajmijcie się nim. Okej. Okay. Mamy już wszystkie galery. Ostatnia prowincja. I nadal nie mam 100% wojny. Czy ty masz gdzieś jakieś prowincje, o których ja nie wiem? Albo jakiegoś wasala? Nie. Okej. Okay. No nic, po prostu poczekamy, aż ta wojna potrwa 5 lat. Co będzie za 2 lata? Za rok. I będziemy mieli 100% automatycznie. Nie widzę, żeby gdzieś jeszcze posiadał jakąś ziemię, której nie podbiłem. Ciekawe. Okej. Okay. Jak to wygląda? 2, 4, 3. Więcej handlowych statków poproszę. No, nasza ekonomia daje radę. Powinniśmy być w stanie utrzymać kolejną pełną armię, czyli 26 tysięcy ludzi. Bez... Chociaż 4 plus 4 nagle jest. Czyżby działa były takie drogie? Tak, działa muszą być takie drogie. Albo jesteśmy ponad limit. Nie, nie jesteśmy ponad limit. To co się stało, że z 12 jest 4? Teraz jest 1. O. Okej. Okay. O. Rebelianci. Ale to nie jest prowincja, którą ja chcę wziąć. Więc mam na to wywalone.
Dobra, przyspieszmy grę. Widzę, że ty się kwapisz, żeby rozbić którąś armię. Najprawdopodobniej tą, właśnie. O, kolonia się skończyła, dobrze. Chcemy iść w tym kierunku, bo mamy misję, żeby skolonizować cokolwiek A nie, mamy accumulate money. Okej. Wydawało mi się, że miałem misję, żeby skolonizować Ziemię. O. Boże, ile buntowników, Litwa. Tymi się już trzeba zająć, bo... Auć! Okej. Ci buntownicy są nieźli. Wow. Pierwszy raz dostałem takie ciurki od buntowników. Znowu ci buntownicy OP? Tak. Dokładnie. Kurde. Nie widzę, żeby on miał gdzieś jeszcze ziemię. A, właśnie. Mieliśmy wypowiadać wojnę Lovinian Order. Tylko skończmy wszystkie claimy w takim razie. Call for peace. Trudno. I nagle tracę pieniądze, ale to dlatego, że uzupełniamy tą armię. Ej, jeszcze dwie prowincje. In before będzie ich 10. Może te statki tyle kosztują? Dobra, 5, 4, 3 i 3 statki mogą być ulepszone, spoko. I zacznijcie patrolować Nowogród. Jak się tam naprawicie. Coraz więcej buntów. Weźmy do jakiegoś generała, na przykład ciebie. Zajmij się nim. To jest ziemia, którą chcemy wziąć. What the fuck? Szwecja, czy ty jesteś w trakcie wojny z Otomanami? Tak, Szwecja jest w trakcie wojny z Francją i Otomanami. Otomani, czy wy macie sojusz z Francją? Tak. Okej, dobra. Nie ma 100%, ponieważ zaliczane są ziemie sojuszników. Okej, ale wydawało mi się, że jak podbija się kraj przywódcy przeciwnego sojuszu w 100%, to otrzymuje się 100% mimo wszystko. Ale może to już zmienili. Poza tym po 5 latach, czyli generalnie w tym roku powinniśmy dostać automatycznie 100%, tylko musimy mieć podbity cały jego kraj. Już tak nie ma? O, no dobra. W takim razie będziemy czekać, aż jego sojusznicy będą chcieli wyjść z wojny i dopiero wtedy weźmiemy pokój. Co oznacza, że będziemy musieli wydać trochę punktów na zmniejszanie war exhaustion. Trudno. I musimy zająć się tymi buntownikami. Wow. Czy buntownicy dostali ostatnio buffa? Bo mam wrażenie, że wszyscy mają problem pokonać buntowników ostatnimi czasy. Czy nas stać na jakiegoś? Na poziom pierwszy nas stać, tylko Global Tariffs plus 10%? Mech. Poczekamy na kogoś innego. I wymienimy tą misję, bo jej chyba nigdy nie skończę. Dobra, zaczynamy ostatniego claima i za miesiąc wypowiadamy wojnę Lovinian Order. Będzie wojna z Rygą, Teutonami
Mantułą i Szwecja nie będzie się mogła dołączyć. W sumie Ryga, skoro i tak będziemy w trakcie wojny, to fabrykujemy jeszcze klejma na tobie. Zajmijmy się tą armią jeszcze w międzyczasie. Duchowieństwo traci lojalność za 10 prestiżu i 10 partier authority. Jaką macie lojalność? Albo duchowieństwo zyskuje, ale nie chcę tracić prestiżu. No dobra, trudno. Jesteście ponad 30% lojalni, więc 17-22, poczekajcie chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 22, okej. Armia z generałem idzie na granicę, bo będziemy w trakcie wojny. Final kolonii, nie. Chociaż plus 3 rewol na 25 lat. Ta kolonia się stworzy szybciej niż 25 lat. Nie chcę mieć ryzyka buntu w kolonii, także nie. Dziękuję. Okej, okay. Lovinian Order. Co powiesz na wojnę? O, nie wiem. Co ma najwyższy development? Tam, gdzie claimu nie mam, oczywiście. Trudno. Declare war durpt. O, Mantua ci też nie pomoże. Great. W sumie Ryga, kto jest twoim sojusznikiem? Masz ich trochę, nie chcę cię kobeligerentem robić w takim razie. Wojna. Weźmy tutaj naszego lepszego generała. Gdzie on jest? A, zmarło mu się, co? Okej. Okay. Nasz król, jaki jesteś generałem? Tragicznym. Dobra. W takim razie ty pójdziesz na Newę. Okej. Okay. I kogo złapiemy? Złapiemy go, więc poczekamy, aż on z tobie stąd pójdzie, a my chcemy walczyć z samą Rygą. Teraz on opuści to 13, my przyjdziemy 19. Okej, okay. Będziemy walczyć z nim. No jest, udało się, twoi sojusznicy ich zniszczyli. Teraz tylko nie masz sojuszników blisko siebie. Masz 4 legitymacje. Spokojnie, w końcu będziesz mieć króla z... Znaczy, w końcu dostaniesz następcę, który będzie mieć silną legitymację. Masz króla 660, to się cieszę. My mamy 236 obecnie, a następny Robson 9715 jest 443. Mejos flota? A w sumie prawda. Co ty tu masz? 0048. Powinniśmy to wygrać. Mamy 5 statków kupieckich. Mamy tyle samo galer co on. Mamy mniej transportowców, ale transportowcy... Nie pamiętam, jak to wyglądało. Transportowcy mają większy rozmiar kadłuba, ale mniej dział. Okej. Okay. No to poczekamy na niego. Powinniśmy to wygrać. Tylko, że on ma przywódcę. Admirała, czy jak to się tam nazywa. Twój dziedzic też masz słabe roszczenie do tronu? No to staraj się go zabić i wymieniaj ich tak jak najczęściej. W końcu dostaniesz kogoś z silnym roszczeniem. Dobra, widzę, że Ryga próbuje się dostać tutaj, więc spróbujemy się stąd wycofać. Za 3 dni. Okej. Okay. Nie chcę tracić statków. Naprawa statków jest tańsza niż budowa nowych. A. Ten claim trochę potrwa. Zostaliśmy złapani. Trudno. O. Tu jest las. Jaki? 1-4-2-1. Powinni... My mamy 0 manuwera, więc na pewno będziemy się bić w lesie. No ale ich miażdżymy, dobra. Francja nas da... wyznaczyła jako rywala. Ciekawe. O, i zmiażdżyłem mu armię. Idealnie.
Dobra. Tym buntem by się trzeba było zająć. Ej. Wy już wróćcie. Możecie pójść na Rygę w sumie. Bo oni tu mają 1-5 generała. Matko, uciekajcie. Litwą zajmiemy się za chwilę. Jak tam nasze wyczerpanie wojną? 2. 45 punktów dyplomatycznych. Wow, mamy 40% tańsze zmniejszanie war exhaustion, okej? Tracimy kasę za lojalność kozaków. Kozacy. Wy macie jedną prowincję w całym moim kraju? Serio? Jaki wy macie kolor? Tak. Mają jedną prowincję w całym moim kraju. Nie wiem, czy to nie będzie dobra chwila, żeby pozbyć się kozaków. Bo biorąc im tą ziemię, kiedy oni nie mają w ogóle ziemi, to znikają z tej listy. Tylko, że oni dają nam lepszą, tańszą kawalerię i lepiej walczącą kawalerię. Więc może ich zachowamy. Są dosyć lojalni. Są w 100% lojalni wręcz. Tak, wiem, że chcesz pokój. O, Teutoni chcą się pojawić. Spoko. Jej, kolonia się ukończyła. Jak tam nasza misja? Jeszcze nie ma żadnej, okej. What's up? Twój król zginął, masz pretendentów do tronu i dasz im wygrać. Też jest jakieś rozwiązanie. Tylko pamiętaj, że stracisz wtedy chyba prestiżu dużo. Tak mi się wydaje. Król 1-1-1? Nie wiem, czy bym się zgodził na coś takiego. Już bym wolał mieć lepszego króla ze słabszym roszczeniem do tronu. Dobra. Szwajcaria, koniec wojny. Wygrywamy więcej niż 25% z Lowinianem, więc nie będzie on mógł wezwać już Szwecji, żeby mu pomogli, więc możemy kończyć wojnę z Litwą. No, 96% powinno wystarczyć, żeby wziąć pokój. Kolona jest Eastern Siberia. Gdzie jest wschodnia Syberia? W ogóle widzimy już Ming, Korea. Wow, Korea! Wow! Zazwyczaj to Japonia tutaj podbija. W tym wydaniu mamy Koreę. Japonia jest już zjednoczona. Ciekawe. Ming się nie rozpadł, ale wygląda na to, że jest w trakcie. 17 ryzyka buntu, ok. Areas. Nie, region. Eastern Siberia. Tunguska. Aha, czyli tu, gdzie chcemy wysłać. Tu, gdzie idzie nasz kolonista. Ok. Czyli ta misja się wykona za 200 dni. Spoko. Wybaczcie, dalej jestem cały zachrypiały. Chrypka mi nie chce przejść. Jak tam nasze wyczerpanie wojną? Jeden. No dobra, Litwo. Pokój. 78% overextensji. Powinniśmy sobie dać radę. Nie wiem, czy nie będziemy musieli przeciągnąć wojny z Lowinianem trochę, żeby skorować te ziemie.
Zaczynamy od najtańszych oczywiście. Ok, na dwie prowincje nam brakło punktów. Ale dostajemy 6 punktów. Wow, 14 militarnych punktów. Holy shit. punktów militarnych miesięcznie. Wow. Powinniśmy zmienić fokus chyba. Tak w ogóle. Jaką ideę będziemy brać następną? Mamy dwie militarne. Jedną handlową, jedną administracyjną. O. Nie wiem, czy nie pójść w innowacyjną ideę. Albo... Nie, humanistyczną na pewno nie. Albo innowacyjna, albo religijna, bo będziemy mieli dużo do nawracania. Więc, znaczy na odwrót. Albo religijna, albo humanistyczna. Zależy, co chcemy zrobić. Czy chcemy wszystko mieć nawrócone, czy chcemy się nie przejmować nawracaniem? Co myślicie? Ekonomik? O, w sumie też nie głupi pomysł. Ekonomiczna idea. Na pewno byśmy... Cholera jasna, głupi kabel. Na pewno byśmy zarabiali o wiele więcej. O. Załączysz się już? Czy jeszcze nie? Nadal nie. Dobra, pomyślę jeszcze o tym, ale czas na ten odcinek się nam niestety skończył. Przepraszam za te dźwięki podłączania i odłączania cały czas. Development cost, ta. Ty masz religijną. Nawracaj wszystkich. Dobra, widzimy się następnym razem. Na razie.